Do 2050 roku liczba ludności wzrośnie do prawie 10 miliardów, co oznacza większe zapotrzebowanie na żywność. Dziś przy jej produkcji powstaje ponad miliard ton odpadów, a 1/3 kupionego jedzenia wyrzucamy. Jednocześnie coraz częściej zapadamy na choroby dietozależne. Tracimy zaufanie do producentów żywności, wątpimy w jej skład i bezpieczeństwo. Gubimy się w gąszczu informacji i nie wiemy, co jest dla nas zdrowe. Bo w internecie można znaleźć wszystko. Ale czy wiecie, które newsy są prawdziwe? I co naprawdę ląduje na waszych talerzach? My wiemy. Monitorujemy łańcuch produkcji, czuwamy nad jakością i bezpieczeństwem żywności, a pomagają nam w tym innowacyjne technologie. Najcenniejsze substancje z surowców żywnościowych zamieniamy w biopreparaty, które chronią przed chorobami cywilizacyjnymi. Pracujemy nad żywnością funkcjonalną. Odpowiednio wzbogacone produkty pomagają w profilaktyce, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Nutrigenomika pozwala na opracowanie indywidualnych diet w zależności od posiadanych genów. Do tego dążymy. Edukujemy społeczeństwo, żeby kształtować świadomych konsumentów i rozwiewać wątpliwości. Z myślą o przyszłości projektujemy aktywne opakowania, jadalne, ekologiczne, spowalniające psucie się jedzenia. I szukamy nowych źródeł żywności, takich jak białka z owadów i kotlety z próbówki. Wiemy jak. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pozakonkursowy pod tytułem Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów.